Dlaczego warto się uczyć języka obcego w ciąży? Nie tylko warto, ale naprawdę jest to dość ważne. Zapraszam. Cześć, mam na imię Sandra, a to jest kanał Wszystkim, co dotyczy nauki i nauczania języków obcych. A dziś porozmawiamy sobie o tym, kiedy tak naprawdę zaczyna się nauka. Jeśli znacie trochę historii czy trochę literatury, to wiecie, że kiedyś było coś takiego jak dwujęzyczność elitarna. Po prostu elity znały języki obce, głównie to był kiedyś francuski, natomiast dzisiaj jest to oczywiście angielski i to też determinuje w jakimś sensie pozycję w życiu. Kiedyś dostęp do uczenia się języka francuskiego mieli tylko ludzie naprawdę bogaci, ludzie, którzy byli sobie w stanie pozwolić dla swoich dzieci na dobrą szkołę czy na dobrą guwernantkę. Dzisiaj jest już inaczej. Dzisiaj mamy dostęp właściwie nieograniczony do języka angielskiego, tego, który jest najważniejszy, ale do prawie wszystkich języków. I okazuje się, że kiedy jesteśmy stworzeni, kiedy jesteśmy jeszcze w brzuchu, to już wtedy zaczyna się proces nauki. Takie dziecko odbiera bardzo wiele bodźców, które pochodzą z zewnątrz i to wszystko, z czym styka się matka w swoim życiu, z tym samym styka się dziecko. Czy to jest jakiś smak, czy to jest jakiś zapach, czy to są oczywiście emocje. To jest to, co matka pije, co je, co wdycha, co smaruje na skórę, tak? Wszystko to ma wpływ na dziecko. Dziecko również słyszy głos matki jako ten najgłośniejszy głos. Słyszy również inne głosy, ale głos matki jest dla niego najgłośniejszy. Tak więc dziecko faktycznie ma od samego początku kontakt z językiem i w zależności od tego, w jakim kraju się rodzi, w jakim języku mówi jego matka, z jakim językiem ma styczność, jaki język dochodzi do niego przez te wszystkie powłoki brzuszne, to zmienia się jego płacz. Ponoć dzieci francuskie kończą płacz taką wyższą intonacją, a na przykład dzieci niemieckie taką niższą, co jest dopasowane do brzmienia tego języka, do melodii tego języka. Więc dzieci już wtedy, jeszcze kiedy nie umieją mówić, kiedy być może nawet nie rozumieją jeszcze żadnych słów, potrafią naśladować w pewnym sensie melodię tego języka z tego obszaru, w którym przyszły na świat. Udowodniono też, że dzieci po urodzeniu rozpoznają muzykę przewodnią z serialu, który oglądały matki, kiedy były w ciąży z tymi dziećmi. A ja słyszałam kiedyś taką historię, albo czytałam, już teraz nie pamiętam, nawet nie wiem, czy jest prawdziwa, ale spodobała mi się, więc Wam opowiem. O takim dziecku, które kiedy przyszło na świat, ojca już nie było i teraz nie pamiętam, czy on zmarł, czy poszedł na wojnę, czy po prostu opuścił rodzinę. Fakt był taki, że dziecka nie było. Natomiast kiedy matka była w ciąży z tym dzieckiem, ojciec bardzo często grał na pianinie jakąś melodię. I kiedy to dziecko było już na tyle duże i miało pianino, już potrafiło coś zagrać, to nagle po prostu zagrało właśnie tę melodię i zupełnie nie wiedziało, skąd ją zna. Jeszcze raz, nie mam pojęcia, czy to są fakty i zupełnie nie pamiętam, skąd do mnie przychodzi teraz ta historia. Jest taka książka pod tytułem Początki autorstwa Annie Murphy Pohl i ona też została wydana w języku polskim, więc polecam, jeśli chcecie wiedzieć więcej na ten temat, jak to wszystko się w tym brzuchu odbywa i co tak naprawdę ma wpływ na dziecko. Autorka tej książki miała również prezentację na konferencji TED, do której Wam zostawię link tutaj pod filmem. I ciągnąc ten wątek dalej, to dziecko oczywiście jak najbardziej słyszy język obcy, jeśli ma z nim kontakt. Ma kontakt prawie ze wszystkim, co robi matka. I ja na przykład miałam kiedyś taką osobę, która oglądała moje filmy tutaj na YouTube, to było jeszcze lata temu, miała na imię Marzena, która napisała do mnie wtedy, że ona właśnie uczy się języków przez cały czas, mając małe dzieci i jakby to jej przez cały czas towarzyszy w wychowywaniu tych dzieci, więc te dzieci jednocześnie również mają kontakt z tymi wszystkimi językami. I zostawię Wam również link do mojej rozmowy z nią, którą lata temu jeszcze opublikowałam na moim blogu. Także spójrzcie tam pod filmem. Więc jeśli jeszcze nie uczycie się języków, albo jeśli jeszcze nie znacie dobrze tego angielskiego, to moim zdaniem ciąża jest właśnie takim okresem, kiedy warto zacząć. Ale oczywiście nie na takiej zasadzie, jak ludzie najczęściej zaczynają, czyli z dużą dawką stresu i takim parciem na to, żeby koniecznie teraz idealnie wszystko zrobić i o Boże, dziecko się rodzi za 2 miesiące, a ja nie znam angielskiego, to
nie ma takiego znaczenia. Chodzi o to, że ten okres jest też takim fajnym okresem, który można wykorzystać po prostu do samorozwoju, do kształcenia się. Ale oczywiście w taki spokojny sposób, a nie taki, który generuje stres. Można też słuchać fajnej muzyki, śpiewać w języku obcym. Najważniejsze to to, aby ta nauka języka dla Ciebie była jak najbardziej przyjemna, aby to było coś, co chętnie robisz, a nie coś, co generuje u Ciebie stres. I różne są sposoby na uczenie się języków obcych i ja o tych wszystkich sposobach mówiłam w moim kursie Jak uczyć się języków sprytnie i efektywnie. I możesz sobie z tych sposobów wybrać dowolne, takie, które najlepiej pasują na przykład do Twojej osobowości, bo niektóre rzeczy dla jednych są nudne, dla innych są dość efektywne. Jednych niektóre rzeczy mogą stresować, a innym będą właśnie dodawać motywacji. Więc najważniejsze jest, aby każdy sobie wybrał taki sposób, który dla niego będzie też przede wszystkim przyjemny, tak żeby łączyć zawsze przyjemne z pożytecznym. A nieraz mamy takie okresy w życiu, że jesteśmy na przykład chorzy czy zmęczeni i naprawdę nie mamy ochoty nic robić, to wtedy myślę, że takie rzeczy jak na przykład muzyka czy oglądanie seriali jest całkiem dobrym rozwiązaniem. Myślę, że świat w przyszłości podzieli się w trochę inny sposób niż znamy to dziś. Dziś świat jest podzielony na kraje, na narody i niektórzy ludzie jeszcze tak bardzo trzymają się tego, że mają jakąś konkretną narodowość. Natomiast tak naprawdę w przyszłości ten świat będzie dla nas bardziej otwarty i będziemy mogli zmieniać miejsce zamieszkania i mieszkać w takich rejonach, które nam się najbardziej podobają i wśród takich ludzi, którzy nam najbardziej odpowiadają, wśród których my się czujemy najlepiej. I aby to zrobić, trzeba będzie znać no przynajmniej ten angielski, który w dalszym ciągu jest na naszym świecie właśnie takim językiem, taką lingua franca, nie? Czyli to, czym kiedyś był francuski. I nieznajomość angielskiego może bardzo ograniczać. Bo przecież granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata, jak napisał Wittgenstein. Więc aby być obywatelem świata, trzeba te języki znać. No i teraz ja myślę, że każda mama chce, aby jej dziecko miało jak najlepszy start. I myślę, że jeśli zaczynamy się też w ciąży właśnie zajmować tym językiem, zaczynamy taki samorozwój, zaczynamy się kształcić w taki spokojny, bardzo przyjemny sposób, to jest to po prostu prezent dla takiego dziecka. I to nieważne, co dziecko zrobi z takim prezentem w przyszłości. Oczywiście dobrze jest to już po urodzeniu dziecka pociągnąć to dalej jako taką dwujęzyczność zamierzoną. I tutaj nikt nie powinien obwiniać siebie o to, że zna ten język jeszcze tak gorzej, czy na przykład nie ma idealnego akcentu. W dalszym ciągu jednak są sposoby na to, aby to dziecko otaczać tym językiem. Więc to na pewno zaprocentuje w jakiś sposób w przyszłości. Natomiast no jakby dorosły człowiek nie jest w stanie przewidzieć, ani być może nawet nie może wpłynąć na to w jakiś stuprocentowy sposób, że to dziecko faktycznie z tego skorzysta, bo to dziecko później faktycznie może to sobie dalej pociągnąć, a może przez 15 albo 21 lat w ogóle nic nie będzie mówiło w tym języku i nie będzie chciało, a później okaże się, że jednak nagle dało mu to dużo i wiele w życiu ułatwi. Także nigdy tego nie wiemy. Jako dorosły człowiek my możemy tylko dać taki prezent. A co później takie dziecko z tym zrobi, no to już jest w jego kwestii. Wiele kobiet, kiedy są w ciąży, idzie na zwolnienie lekarskie. I to jest też taka dobra okazja do tego, żeby właśnie no, mają więcej czasu, mają więcej spokoju, mniej stresu związanego z życiem zawodowym, więc to jest też dobra okazja do tego, aby troszkę się zająć tym samorozwojem, na przykład w kwestii też języka angielskiego, co jeśli zostanie pociągnięte dalej, może bardzo fajnie w przyszłości zaprocentować. Także odsyłam Was jeszcze raz do wszystkich linków pod tym filmem. Znajdziecie tam również link do mojego kursu Jak uczyć się języków sprytnie i efektywnie, który nie mówi o tym, jak uczyć języków dzieci, ale mówi o tym, jak tego języka samemu się uczyć, aby później móc po prostu wspierać swoje dzieci w tym, aby móc samemu lepiej mówić i w jaki sposób można się uczyć tak, aby było to może niekoniecznie bardzo łatwe, ale przyjemne i spokojne. I to tyle na dziś. Trzymajcie się, uczcie się. Pamiętajcie, że umiecie więcej, niż Wam się wydaje. No i do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!